Witam wszystkich serdecznie, Szak z kanału Saimin Channel i zapraszam na pierwszy odcinek w nowym roku. W nowym roku 2016. Mam nadzieję, że był to dla Was bardzo dobry rok. 2015 mówię. I 2016 będzie jeszcze lepszy, ale nie owijając bawełny. Zaczynamy w Ventspils. Ventspils ze względu na to, że tutaj ostatnio skończyliśmy w zimę. Niestety lato przyszło. No i przerzuciło nas do garażu, aczkolwiek szybki teleport i się z powrotem znalazłem w Ventspils. Czemu tak? Ze względu na to, że update Rosmap wyszedł do 1.6. Dlatego straciłem ładunek. Więc dzisiaj zaczniemy sobie z Ventspils i pojedziemy sobie, z tego co dobrze już obeznałem. Muszę sobie odjechać, bo może coś lepszego się pojawiło. Zobaczymy. Okej. Teraz zobaczmy. Ventspils. No nie, jest nadal Ventspils do Bayonne, do Francji. Więc sobie to weźmiemy. Tak, mieliśmy jechać na Rosję, pojedziemy na Francję. Ale pojedziemy nowymi terenami z Promoc 2.0. Zaraz Wam pokażę, tylko sobie podepniemy ładuneczek. Albo inaczej nie ładuneczek, bo to takie nie lubię jak się zrabnia. Aczkolwiek sam to robię, wiem. Podepniemy ładunek, czyli pustą naczepę. Okej. Pytanie, czy ją dowieziemy. Pięknie. Zobaczmy jeszcze w garażu, co tam mamy. Mamy dwóch kierowców. Jeden. Wraca do bazy, w trasie. Okej. Czy ty coś mi tutaj widzisz? No coś tam zarabiasz ogólnie. Za 5 godzin będziesz... dobrze. Chyba się nie wyspałem. Dobra. Za 5 godzin będzie w bazie, więc zarobi. A my... no, po prostu pustą naczepę widzimy. Ale długa ta naczepa jakaś. Dobra, jak tutaj mapka wygląda? Ventspils, Riga. Tu przejdziemy sobie przez miasto. Dalej Kaunas. Dobra, tędy sobie pojedziemy. Suwałki. To są nowe tereny, nie? Ale tu też są nowe tereny. 3,50 tu jest o kilometr bliżej. Tu. Niech i tak będzie przez te wszystkie... nie lubię tego, no ale dobra, niech będzie. I to jest tutaj, tak? To myślę, że pojedziemy tędy. Widzę, że chyba nie tędy. Inaczej można jakoś pociągnąć. Nie bardzo. Dobra, zostawmy tak jak było tam przynajmniej. Gdzie jest ta pineska to? Czyli pojedziemy tak jak tutaj nam droga pokazuje. Nie, dobra, to też nie. 3,53, 3,52 to jest... może przejdziemy przez Ostrołękę. Tak zrobimy.
Tu będziemy równoczyli autostradą. Dobra, niech taki będzie. To jedziemy. Czyli te tereny tutaj do, można powiedzieć, do Warszawy przez Polskę. No nie, do Warszawy. To są nowe tereny, więc rozglądajcie się, obserwujcie, patrzcie, jak to wygląda, jak wygląda mapa Promoc z udziałem teamu Poland Rebuilding. Bo jak już wszyscy wiemy, oni się połączyli ze sobą. Skasowałem tą zimę ze względu na to, że były minusy, były plusy, fajne, bo jeżeli chodzi o fizykę jazdy, naprawdę podobała mi się, ale też były błędy. No i przez to, że była zima, mój ciągnik niestety się zepsuł do 15%. Przez moją nieuwagę, żeby nie było, nie? Gdzie mamy ten pomad? Jak zwykle stówką. Wow, wow, wow. Już mnie zaskoczyli tą krzyżówką. No jedź, jedź, bo długie chcę włączyć. Żeby tutaj było widać coś, ładnie 18:20, już ciemno. Już ciemno. Nie wiem, ile ten film będzie miał. Pewnie z godzinkę. O, do godzinki mniej więcej, bo chciałbym sobie jeszcze trochę na Multiku pograć. A nie mam zbytnio czasu dzisiaj, jak zwykle w sumie. Kawy. Niestety się kończy, ale tutaj mam już zapas soku. Nie, soku nie mam. Mam kolę. Au! To bolało. Na rigę. Tysięcy będzie miała? Nie, tutaj miałem to robić. Będę miał kasę, tak? Czyli jak się nie mylę, 300 tysięcy i będzie... Nie, 10 tysięcy. Cholera, moment. Nie. Aberdeen, ciężarówka, skrania. To jest jego, tak? Tak, czyli to muszę mieć 13 tysięcy, tak czy inaczej, no 300 tysięcy, żeby kupić nową ciężarówkę. To jest takim zapasem w sumie, można powiedzieć. No i całe wyprzedzanie. Albo po prostu 250 tysięcy. Nie, myślę, że jak będę miał 300 tysięcy, 250-300 tysięcy, wtedy będziemy wymieniali ciężarówkę. Tak, żeby to też szybciej poszło. Mamy kasę, wymieniamy. No i... No i... No i dupa. I wyprzedzam. A ja przyspieszam. No dasz radę i teraz iu. No dobra, damy mu. Będzie. Niech sobie pojedzie cytruska. Będziemy musieli wyprzedzać.
będziemy musieli wyprzedzać. A może nie wyprzedzimy? Dobra, dajemy. Nie widzę tam żadnych świateł. Przed rondem mi się udało, nie? Nie, to jestem genialny. Tu w prawo. No jedziesz, jedziesz. Ja to skręcam, po prostu i tak nie mogę. Lądóweczkami pojedziemy. Szkoda, że jest noc, naprawdę, bo w dzień pewnie by było o wiele lepiej. No ale cóż, styczeń. Szybko się robi ciemno. Te smaczki typu popękany asfalt nadają uroku. Tu w lewo mamy już tą pierwszeństwa, dobra. To i tak zrobimy tak, że ja... No dobra, mam stop, więc muszę się zatrzymać. Perfekto! A modo, nie, ja mam pojęcie co to znaczy, ale mój syn tak mówi. Mówił, perfekta modo. No i wyprzedza mnie, ale nie wyprzedzi. Jaki pesio. On się pcha. Bo się pcha. I znowu rondo, tak? No nie, no te tereny są zarąbiste. Szkoda, jeszcze raz i będę to powtarzał. Szkoda, że jest noc. My idziemy tutaj na Rigę. Ale się przejdziemy tędy kiedyś, w dzień. Rzucimy sobie długie światełka. Jestem ciekaw, kiedy mój kierowca przyniesie hajs. Serio?
lewo, będziemy skręcali w prawo. Co to za dźwięki? Obi-Wan Kenobi po prawej stronie. Jeszcze otwarty? No tak, to dopiero 21 w sumie. Będziemy wyprzedzać. Skręca. No i bardzo mnie to cieszy. Jedźże szybciej. No. Połatana droga. Jakieś miasteczko. Mam nadzieję, że fotoradarów nie ma. Nikt mi nie mrugał, że policja tutaj też może stać, więc możemy trochę szybciej jechać. Nie, nie przypuszczę cię. Będziesz później mi się szlają. Gaz do dechy. Czy to nie jest genialne? O, zmieniamy chyba... To jest te granice. To wygląda z bliska. Zobaczmy. Fajnie to zaznaczyli na tej mapce flagami, czyli wiemy, że na przykład jechaliśmy do danego kraju. No jedziesz panie, czy będę musiał cię wyprzedzać? Nie, bo widzę, że tam już ktoś hamuje. Roboty drogowe, okej. Takie to buty. W sumie nie wiem, czy się powinno wrzucać awaryjne przy takich przypadkach. W sumie to jest w nocy, więc awaryjne jednak z daleka widać, bo coś mruga. Ale czy powinno się? No, naprawiajcie tą drogę, naprawiajcie. Ja chcę dzień, a nie 22.16. W sumie teraz jak pójdziemy spać, no to pojedziemy trochę w dzień. Tylko że pójdziemy spać za parę godzin, jak wyjedziemy stąd, nie?
Jedziesz, panie, czy mam cię wyprzedzać? No. Spadaj. Za twoje zdrowie. Tak wygląda mapa Plumoc. Kawałek Plumoca. Pane... Pan wezi. Cokolwiek, jakiekolwiek, jak to siekolwiek czyta. Miasto. Pan wezieś. No wejrześ. Pane, wejrześ. Kościółek nawet mamy. Takie międzybiurowce, fajne to jest. Wykombinowane. Jedźcie, jedźcie. No ja myślę, że pojechać na prawy pas. Ja tu mam tylko za sobą 5 ton, więc ja szybciej się... Inaczej, i tak będę w sumie szybciej jechał niż ty. A ty i tak jedziesz. Nie, jeszcze godzin do odpoczynku. 5 godzin 21, czyli około 4. Jak się robi jasno. To znaczy w sumie to się nie, jeszcze nie będzie robiło jasno, bo to zima jest, nie? Oczywiście. Kierowca Piotr L. musiał wrócić z pustą naczepą, ponieważ nie mógł znaleźć zlecenia. Koszty paliwa i utrzymanie pojazdu. Are you kidding me? Chyba cię zwolnię. Zostało mi tylko 640 euro. Niedobrze. No to gdzieś teraz jeszcze jedziesz, chłopie, czy nie? Czy jak? No sorry. Z pustą naczepą nie będzie wracał, no to znaczy na pustego, no. Pociągnę ci to z pensji. Zobaczysz. To ty poniesiesz koszty, kurde. Trzeba było wziąć jakiś ładunek. Gdzieś indziej, a nie. Oh well. Kaunas. Idziemy na Kaunas. Ostrzejszy zakręt, dam radę. Piękne widoki, ale niestety ja wolę jechać tak, bo już zjeżdżam na lewy pas. W sumie to był ten sam pas, tak? Znaczy ten sam kierunek ruchu. Kaunas, welcome in Kaunas. My tutaj w prawo skręcamy. Tu mamy w prawika.
Cały czas idziemy E67. Ustąpię pierwszeństwa przejazdu. Ustąpię pierwszeństwa przejazdu. Nikt nie idzie o tej porze. Sorry, długimi wam świecę, nie? A ja chcę widoki pooglądać, a nie. Co wy sobie myślicie, że co? No. Szaleni droga samochodowa tutaj jest. Brawo. I jedziemy dalej. No jedź. O Jezusiek, teraz sobie przesrałem tutaj. Nie wjeżdżaj. Nie bądź, no. Muszę się uspokoić. Ma tu wideo. Ja wiem, że na zamek się wjeżdża. Ale teraz będę się za wami szlajał. Ile to kilometrów mam? Suwałki? O, to już suwałki? Będziemy uprzedzać? Trzy. Dwa. Jeden. Nie wyżej będziemy się wciskać, nie? Ale widzę, że tutaj jest pusto. Nie widzę żadnych świateł. Mamy jakiś zakręt w prawo, lekki. Przez skrzyżowanie się nie wyprzedza, nie? Ale dobra. Ja jestem kierowcą z Polski. Yeah! To mi się podoba. Dobra, zwolnimy do stówki. I wjeżdżamy do Polski. Będzie jakaś granica? Czy będzie otwarta granica? Mamy parking. A nie, czyli otwarta granica. Przejeżdżamy sobie. Żadnej kontroli, nic. Pięknie. Nawet nie sprawdzali, co mam pod maską, pod naczepą. Bodźców. Zaraz będzie... nie to... A czemu nie mam dodatków? No... Jak tak możecie wyłączać mi dodatki z przodu? Nie mam ich dużo, ale no wejście, no. Suwałki, welcome in suwałki. Pojedziemy sobie prosto. Mniej zakrętów będzie, tylko jeden w prawo. Nawigacja czasami też tak pokazuje, no niezbyt ciekawie. Ile mamy tam do odpoczynku? 3 godziny, okej. Czyli do 4 nad ranem. Dobra. Stój. Bym powiedział, że o trzeciej można już szukać jakiegoś parkingu, nie?
Jeszcze 2 godziny. Czasu gry, żeby nie było. Dokąd dojedziemy? Trochę mocny ten zakręt na stówkę. Dobra, widzę, że tutaj będziemy skręcać w lewo. Na co? Na biały stok, tak? No to my nie jedziemy na ten stok biały. Trzeba za szybko. Na kolejnym rundzie skręć w prawo. Ano i sobie skręcę w prawo. Przesada, trochę za szybko. Naczepa ile procent? Zero. Dobry kierowca jestem. Na rondzie jedziemy na Warszawę, Ostrołęka. Uwielbiam taki czas na ronda. Zakaz ruchu, no super. Godziny. Tak. Teraz SMS, tak. Okidoki. Czyli mam jeszcze jakieś 30 minut, niecałe. Czyli do godziny. Film będzie około godzinny, będzie trwał 1 godzinę około. No i wystarczy na moje. Drugą część tej trasy zrobię następnym razem. Teraz tak czy inaczej muszę szukać gdzieś tutaj parkingu. Szukajcie znaków, parking, dziki jakikolwiek, i tak mają pustą naczepę, więc nic nie zrobią. No, misiaczki. Słyszysz? Słyszysz? Przeholowałem, nie złapałeś. Rondo, 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 rondo. A my na tym rondzie w lewo, niedobrze. Kierowca wszędzie wjedzie. Okej. Na pewno się zjadł.
Serio? Czerwone? Serio? Nie, tu muszę szukać parkingu, a nie na czerwonym stać. Wejdźmy sobie na zewnątrz. No, autobus mnie dogonił. Tam mamy jakieś miasteczko z wieżą. Tu mamy jakieś miasteczko, tudzież wioskę. Wszystkie światła pozapalane. To za marnotrawstwo. No, mamy zielone, jedziemy dalej. Taki man w wojskowe barwy ubrany. Fajnie się palą te odblaski. Gdzie to mnie wkurza? Ten księżyc. Stanowczo... Wąsko. Stanowczo jest za duże. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest bydle. Rondo. Większy rondo, więc może trochę szybciej. O, jest stacja. I tu się zatrzymałem, bo dopada mnie zmęczenie. 48 minut. Perfekto. Gdzie tu jest parking dla ciężarówek? Paliwo mamy. Tutaj widzę. Dobra. Zaparkujemy pomiędzy tymi dwoma. Okej. Włączmy sobie światła. Silnik i idziemy spać. Ranek, raczej południe. 12:43. Południe, nie jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Przed Ostrołęką. Jesteśmy przed Ostrołęką. Nieźle już nam zostało. Ładny kawałek. Powiedzmy, ładny kawałek przejechaliśmy. To mapa jest olbrzymia. Jeszcze mi zostało 2300 km, więc prawdopodobnie w tym odcinku dojedziemy gdzieś do granicy. I dalej pojedziemy. Nie to. I dalej pojedziemy po prostu w następnym odcinku. Dobra, żeby nie tracić czasu. No, oczywiście nie mam powietrza, więc sobie zapalę światła. No, już się nabiło, dobra, to możemy jechać. No, ale bieg jeszcze trzeba wrócić, nie? Jedziemy. A kierowca mi nic nie przyniósł? Poczekajcie. Aberdeen. Kierowiec na służbie. Zostawiam cię do Aberdeen, tak?
stój na odpoczynek. Co za matą. Musisz mi kasę przynosić, a nie. Jeszcze jedno. Sorry, że tak skaczę. Jak ty tutaj masz balans, zbalansowane i okej. Okay. Niech sobie tak będzie. No i krokodylki się znalazły. Po co one tu? Dehala zatrzymali? Przewinił coś. Nic. Ajajaj. Uszkodzenia na naczepie? Nie ma. Dobra. Jak nie ma uszkodzeń na naczepie, to jest git. Patrzcie, dzień się zrobił, od razu ruch na ulicach. Jeden za drugim. No co jaja robicie? Nie mieliście kiedy grzebać. Mielone. Cała Polska rozkopana, dobra, mamy zielone. Gdzie to miasto? Ostrołęka. Nie ma specjalnego. I tu skręcamy w lewo, czyli będziemy trzymali się tego pasa. Tutaj za rondem. Załóżmy, że to jest rondo ślimakowe. O. I tak powinno to być. Mniej więcej. W następnym rondzie w lewo, czyli też obieramy lewy pas. Go. To już taki jakiś większy ruch. Okej, niech i tak będzie. Nie to. Ile na dworze jest stopni? Tu nie stosuję w sumie żadnej modyfikacji na zimę, na jesień, tylko po prostu na lepsze dźwięki i deszcz. Lepsze. Fotoradary w dwie strony, no nice. My tu skręcamy w prawo. Warsaw. Piętnaście minut do końca filmu, panie i panowie.
No jedziesz. Dobra, widzę, że chyba szybciej od ciebie jadę. Nie działa. Ale teraz przyspieszysz i pójdę do tyłu, no. A nie mówiłem. A prawym pasem się nie wyprzedza, hopę. Nie wyprzedzasz mnie? Pękasz? No nie wierzę, Meśki mnie nie wyprzedzi. Awaria silnika, no wiadomo. Zima. Dojadę do tej Francji, tam może się naprawię. Jak dojadę w ogóle, czy znowu żadnego update'u nie dojdzie do kolejnego mojego nagrywania. To jest możliwe. Na przykład patch z gry może być nowy patch, w sensie update, modyfikacji, jedź tym Meśkiem, jedź. A co mnie dogoniłeś, nie? Jakikolwiek w sensie modyfikacji. O, 3-osiówka, wow. 4-osiówka. Więc jeżeli wiecie, no dobra, on skręca. Dobrze, wszyscy skręcają, ja mam pustą drogę. I godzina 14:30, już słońce zachodzi, nie? Uwaga, uboczny wiatr. Nie czuję. Sorry. Odkryte miasto. Warszawa. Uwaga, będzie ps. Jeżdżę teraz jak pijany, chociaż nikt nie pije alkoholu. Tu jedziemy prosto. No i okej. Pierw się wpierdziela, a później nie wie co robić. Och, niedzielni kierowcy. No dobra, środowi. Niech wam będzie. Za 10 minut będę musiał się zatrzymać gdzieś na stacji, się pożegnać z wami, obowiązki wzywają. Jedź. Dobra. Nie, jeszcze nie na tej stacji. My wyjechaliśmy z Warszawy, więc następne miasto będzie nie wiem jakie. Jezu, jak to słońce tutaj razi. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak okulary przeciwsłoneczne, tudzież jakieś blenda u góry, ten za słonecznik. To coś, co się zasłania słońce.
Sorry. Dzięki. Nie tak to miało być, ale okej. Nie myślałem, że coś tutaj takiego będzie. Ciężarówki pewnie naprawy zupełnie. I teraz przyblokowałem tam wszystkich. Można przejechać? Nie ma szlabanów? Okej. Dzięki za wpuszczenie. Może dlatego, że remont. Nie no, jeżeli tak, to zarąbiście. Szerokości. No to szerokości. Nikt nie płacił, ja też nie będę. To mnie zszokowało. Może tam będzie bezpłatne, tak jak na Skandynawii, auto tole. Jedź tym autobusem i po cholerę zjeżdżałeś. Po cholerę. Trzeba było zostać na tym lewym, prawym pasie. Tylko teraz ja muszę nieprzepisowo wyprzedzać ciebie. Co ja z nimi mam? Tam też będzie bezpłatne? Czy już tu będzie trzeba płacić? Trzeba płacić. Cholera. Tak. No to płacimy. Osiem, 7 minut jeszcze. No i teraz pójdzie. Nara. Pięć minut. Dokąd dojdziemy? Dojdziemy do końca Polski, do granicy. Nie widzę tutaj. No patrz, jeszcze mi wyjedzie, no. Jedźżeś. No. Lublinem tutaj mi wyjeżdża.
tutaj mam pilny towar na naczepie. Świeże powietrze z zagranicy. Jedź, please. Faster. Thanks, Paul. Nie dojdziemy do granicy. Dobra, za tymi bramkami się zatrzymiemy. Co wy na to? Myślę, że starczy na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, obowiązki jeszcze mnie czekają. Także, well. Jeszcze mamy awarię silnika. Noc się zbliża, żeby nie było. Please. Co ze mną się dzieje zawsze, no? Jak zaraz będziesz hamował? Widzisz? Mówiłem. I tam mamy parking. Zawsze tak jest. Będziemy odpoczywać, odpoczniemy sobie następnym razem. Dobra, zaparkowany, zobaczymy widoki. Ten księżyc. Zobaczmy światła, silnik. I tutaj się pożegnamy za tego płota. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej z tej samej trasy. Czy tak będzie? To się okaże. Szerokości, przyczepności. Na razie.